Oj się narobiło, oj się narobiło. Cała policja i burmistrz Zakopanego mnie Jantosia szuka. Co się stało, to wam opowiem. Pojechali my z Antosiem na skoki do Zakopanego. No i na trybunie oczywiście zajęliśmy miejsce. Z całych skoków to jedynie pamiętamy Częstochowę. Przed nami był taki transparent. Częstochowa. Tu gdzie często to się wybijali, a tam gdzie schowa, to spadali. I tyle z tych skoków pamiętamy. No i nasi tam zajęli dobre miejsce. No to po skokach z Antosiem. No trzeba opić te skoki. No to poszliśmy tu zaraz do baru. No co, nie będziemy tu piwa pili. Piwa to mamy w domu. Trzeba coś tutejsze wypić. No to co, śliwowice zakopiańsko. No to zamówiliśmy z Antosiem śliwowice. Przyszła ta barmanka, góralka, polała nam jedno, drugo, trzecio. I ja pamiętam, ona mówiła, panowie, nie, ona powiedziała, chłopy, to już 10. kolejka, a to jest śliwowica. Antoś do niej, dobra, dobra, nie takie się piło. No ale popiliśmy, przychodzi ona, panowie, już 22, zamykamy. No to dobra, no to zapłaciliśmy, wychodzimy. Antoś patrzy się na mnie. Mój Antoś, co jest? Słuchaj, przyjechałem z Zełku, 700 kilometrów, skoki zobaczyć. Ja gówno widziałem, tylko to Częstochowę pamiętam. Miałem skocznie zobaczyć, jak to jest. Jezu, to chodź. Chodź, zobaczymy. Ile to tutaj? O, zaraz zobaczymy, jak to jest. No to poszliśmy. Wchodzimy tam. Światła pozapalane. Te służby porządkowe tam sprzątają, tam między tymi ławkami. No to cichutko, tak boczkiem. Chodź tam na górę, zobaczymy, jak jest. No to cichutko, nikt nas nie widział. Poszliśmy tam na górę. Wchodzimy tam, otwarte wszystko, pozapalane, narty stoją, buty. Ja mówię, Antoś, wiesz co? Ja bym skoczył. On, po co ty byś skoczył? Zwariowałeś? Słuchaj, powiedz mi, kto wie, jak to jest w powietrzu? No powiedz, kto z Polaków wie? No on mówi, no Fortuna, Małysz, Stoch, Kubacki, Żyła, Wolny, no sześciu, a ja będę siódmy. No dobra, wziąłem te buty, zakładam, zapinam narty, zapinam. Antoś się patrzy na mnie. W żadnym wypadku nie pojedziesz, zakładaj mnie kask. No dobra. No to ja zapiął kask. Mówię, Antoś, ja tak o się boję. Idź ty na dół, mi machniesz. Rozumiesz, to ja wtedy skoczę. Poszedł Antoś, macha mnie, kurtko, macha. No ja tych skoków się naoglądałem. No to tak jak oni. Ręce do tyłu. Jeja. Poszedłem, wybiłem się. Lecę. Już bym chciał już spaść, już się połamać, ale lecę dalej. No to dalej jak ten telemarkiem, ładnie nogi napiąłem, spadłem. Na nartach umiem jeździć, tam wyhamowałem przed tymi sprzątającymi. Antoś do mnie goni, ale i gonią te z tymi łopatami. Gonią tego, Antoś mnie za fraki, wszystko, buty odpiąłem, uciekamy. Nie w tą stronę, cholera, przez płot. Oni, panie do mnie krzyczą, pan tam spadł, gdzie jest rekord skoczni? Myśmy widzieli wszystko. Panie, nie uciekaj pan. Mówię, dobra, dobra, mówi Antoś, dawaj, uciekamy. No i uciekliśmy. Na drugi dzień rano żeśmy się dowiedzieli, że policja, burmistrz szukają nas. Dwóch, a szczególnie tego jednego, co wykonał ten skok. No i ma być ponoć medal i kara. I teraz sami pomyślcie. Medal może być z nieprawdziwego złota. A
kara będzie prawdziwa. I teraz co ja mam robić? No co ja mam robić? No i teraz sam nie wiem, no się zgłosić. A panie, się zgłoszę, no to będzie trzeba na te zawody jeździć po tych Japoniach, po tych różnych tam Norwegiach, gdzie w moich teraz latach, na co mnie to? Także nie wiem, co zrobić, no. Sami zobaczę jeszcze, co z tym zrobię. Nic, dzięki.